Otwórzmy list Apostoła Pawła do Rzymian, trzynasty rozdział, ósmy do dziesiątego wersetu. Właściwie od siódmego chcę przeczytać dla kontekstu, ponieważ ten werset wierzę, że jest takim łącznikiem między tym fragmentem, który chcę dzisiaj byśmy dotknęli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaś, bojaś, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jest taka prosta pieśń chrześcijańska, którą dobrze znamy: Po prostu z Jezusem żyć. Jak to dalej idzie? Zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powierzać mu, stale przy nim być, miłość do ludzi, czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Tak? A więc zakładam, że kiedy to śpiewamy, to się z tym zgadzamy. Ale mimo tego, że sednem życia chrześcijańskiego jest właśnie ta wymieniona tutaj miłość, <laughs> wielu ludzi komplikuje sobie życie. I widzi to swoje chrześcijaństwo zupełnie inaczej. Często przez dodanie do niego szeregu zakazów, nakazów, zobowiązań, dodatkowych warunków, których zaistnienie dopiero sprawia, że ta miłość w ogóle może mieć miejsce. Istnieje wiele nauk, z powodu których chrześcijanie też żyją w zamieszaniu. Nie wszyscy, ale jakaś część. Zamieszaniu, nie wiedząc do końca, jaką rolę pełni w ich życiu zakon, prawo, a jaką prawo miłości. Spójrzmy na początek na miłość. Greka, w której był napisany Nowy Testament, używa kilku słów na jej określenie. Jest na przykład miłość nazwana Fileo, czyli taka miłość braterska. Miłość Oczekująca na wdzięczność i odwzajemniająca się, dająca i biorąca w poczuciu zobowiązania, dająca i biorąca z powodu okazanego dobra. Miłość przyjacielska to też fileo. To miłość wyrażająca szlachetne uczucia, czyny, którymi darzą się ludzie z wzajemnością. Gdzie jeden drugiemu się rewanżuje, jeden drugiemu wyświadcza pewne dobro. Wszyscy są szczęśliwi. Jest też miłość określona słowem greckim storge, które oznacza miłość rodzinną, miłość pełną emocji, pozytywnych doświadczeń. Taką miłością kochają na przykład rodzice swoje dziecko, albo dziecko żywi taką miłość do rodziców, taką miłość. Taka miłość może panować również w duchowej rodzinie, gdzie ojcowie, na przykład ci rodzice duchowi pochylają się nad tymi duchowymi niemowlętami, dziećmi, wyświadczają im dobro, zachęcają ich do życia z Panem, tłumaczą im zasady tego życia, drogę Pańską. I odwrotnie, te duchowe dzieci mają w sobie taką chęć niesienia pomocy, otaczają szacunkiem, wdzięcznością. Tych, którzy poświęcają im czas, poświęcają uwagę. Jest też miłość nazywana przez Greków eros, czyli miłość fizyczna, miłość zewnętrzna, cielesna, związana z powierzchowną atrakcyjnością, pożądaniem, pociągiem jednej osoby do drugiej. Jest to miłość dotycząca na przykład współżycia dwojga ludzi odmiennej płci. To słowo jednak ani razu nie zostało wymienione w Biblii. Wszystkie te rodzaje miłości, które wymieniłem, są warunkowe. To znaczy, że muszą wystąpić pewne określone sprzyjające warunki, żeby możliwa była ta wymienna interakcja, ta wzajemność, aby ten wymienny przepływ miłości w ogóle mógł mieć miejsce. Bez sprzyjających temu warunków nie ma fileo, nie ma storge i nie ma eros. Każda z tych miłości jest pochodzenia ludzkiego. Nie jest to miłość chrześcijańska czy też niechrześcijańska. To jest miłość, jaką potencjalnie potrafią kochać wszyscy ludzie siebie nawzajem. To jest miłość międzyludzka, w tym sensie, że, że my potrafimy sami z siebie ją kreować, sami decydujemy też o tym, jak i gdzie ją ukierunkować. To my stwarzamy dla jej rozwoju sprzyjające okoliczności, to my. Powodujemy, aby zaistniały warunki. Miłość Fileo, miłość Storge, miłość Eros wynikają też ze zdolności naszego charakteru, z jakiejś dojrzałości charakteru, z naszych pragnień, pożądań i oczekiwań. Na tyle dajemy z siebie taką miłość, na ile chcemy. Na ile możemy, na ile pragniemy, na ile otrzymujemy, na ile przyjmujemy, na ile pozwalają okoliczności, na ile też powstrzymują nas do oddawania tego rodzaju miłości nasze zranienia, nasz ból, wyrządzone przez kogoś przykrości. Ta miłość więc z natury rzeczy czasem w nas gaśnie albo szybko się wypala. A dzieje się tak wtedy, gdy napotyka właśnie wiele niesprzyjających przeszkód. Ona wymaga uzupełniania, wymienności, powiedzielibyśmy takiego napełniania baku, jak w samochodzie, <laughs> bo bez paliwa nie pojedziesz. Wymaga wzajemności, bez której wszystko między dwojkiem ludzi umiera. Czasem przychodzą do mnie osoby i mówią: Chcemy się pobrać. Zazwyczaj młode osoby. Tam pytam, dlaczego chcecie się pobrać? No, bo my się kochamy. No ale to to od razu musicie się pobrać, że się kochacie i oni oczywiście zgupieli, nie wiedzą zazwyczaj o co mi chodzi i pytam, co to znaczy dla ciebie, że kochasz? No i ktoś tam mówi, no wiesz, dogaduję się z nią, albo jest mi z nią bardzo dobrze, albo czuję, że niczego więcej w życiu nie potrzebuję, wreszcie czuję, że żyję i pomyślmy, co ja usłyszałem? Usłyszałem wszystkie te egoistyczne pobudki, z powodu których ktoś chce, aby ta druga osoba dzieliła moje życie, była ze mną na zawsze. Ale co jeśli wydarzy się tak, że nie będzie wzajemności, bo będą jakieś przykrości, bo wyjdą wady charakteru, bo pojawią się krzywdzące słowa, bo wiele egocentrycznych zachowań będzie miało miejsce, co wtedy się stanie? Wiele osób nie chce się do tego przyznać, a prawda jest taka, że taka miłość się po prostu wypali. Zostanie wspólny adres, wspólne konto bankowe, wspólne obowiązki, świadomi praw i obowiązków to zostanie. A co z relacjami? Zostanie tylko popiół po tej pięknej miłości. A więc, jeśli nie chcesz żyć w popiele, posłuchaj dalej. Jest jeszcze jedna miłość, taka najpiękniejsza miłość, o której mówi Biblia. Nazywana jest nie bez przyczyny miłością Bożą, a nazywana jest tak dlatego, ponieważ ona jest darem Ducha Świętego, posyłanym do serca człowieka, który żyje w Chrystusie i żyje z Chrystusem. Jest to miłość, która dosłownie, jak napisał apostoł Paweł, rozlana jest przez Ducha w sercach naszych, w sercach wierzących, Usprawiedliwionych przez Jezusa ludzi. To, że jest ona rozlana, oznacza, że jak woda, potrafi wypełnić każde zagłębienie, każdy dołek. Potrafi wejść w każdą szczelinę. Zdolna jest dotrzeć do każdego zamkniętego zakamarka. Potrafi skruszyć najtwardszy głaz. Bo znacie przysłowie: kropla drąży skałę. Potrafi stopić każdy lud. Ta miłość nie istnieje bez bliskości z Jezusem. By tą miłością człowiek kochał drugiego, musi najpierw podejść blisko Jezusa. Musi powierzyć mu swoje życie, oddać je. Oddać się duchowi świętemu, jakby w zarządzanie, aby ten rozpoczął we mnie pracę. By te rzeki, o których mówił Jezus, rzeki wody życia, mówili o nich też prorocy. Aby one dopłynęły do mojego wnętrza, nawodniły moje wnętrze, aby tam pojawiło się życie, a potem by wzbierały te wody aż po brzegi i by się wylały. A w rzeczywistości wyleje się ta miłość Chrystusa do mnie, dla każdego bliźniego. Człowiek stojący przy źródle sam staje się jakby studnią, która przebiera, z której aż. Nic się nie może pomieścić i się wylewa, dając innym życie. Miłość agape, <laughs> więc jest niezwykła, jest, jest nieludzka, jest bezwarunkowa, śpiesząca, by dawać zanim otrzyma, wyprzedzająca wszelkie dobro. To jest miłość nieoczekująca, rozrzutna, rozdająca, bezinteresowna, ufna, pozbawiona zazdrości, jakichkolwiek rozczęć czy hamulców. Agape jest czysta, miłująca pokój, cierpliwa, nie irytuje się, nie krzyczy, nie wrzeszczy, nie knuje zdrady, nie złości się. Jest absolutnym dobrem płynącym prosto z nieba. Jest zdolna kochać nie tylko tych, którzy są dla mnie dobrzy, przyjacielscy i wyświadczają mi różne dobra, ale jest gotowa kochać tych, którzy są nieprzyjemni i nie błogosławią mi. Są może nawet niewdzięczni, są nieprzyjaźnie nastawieni, są krzywdzicielami, są może najzagorzalszymi wrogami. Tak jak nie jesteś w stanie pod, pod, tak powstrzymać nurtu tej rzeki, rwącej rzeki, tak samo człowiek, który zostaje wypełniony miłością agapę, nie jest w stanie wstrzymać tych wód, dopóki na przykład czegoś nie otrzyma. Agapę jest jak źródło, które daje życie. Nurty tej rzeki rozweselają serce, mówi Stary Testament. Przed agapę można tylko uciec albo w tej rzece po prostu utonąć. To jest, to jest niesamowicie piękne, kiedy Boże dzieci toną w miłości agapę. Ta miłość nigdy nie czyni niczego za coś. Ta miłość nigdy nie podaje ceny. Ta miłość nigdy nie żąda najpierw. Ta miłość nie mówi ale. Agape, gdy mówi kocham Cię, nie mówi żadnego ale. Zresztą Bóg mówi i człowiek mówi inaczej ale. Bóg i człowiek inaczej używają słowa ale. Gdy człowiek mówi, wiesz, jesteś naprawdę fajny, dobry, uczynny, czy... czy Taka dobroduszna, taka wspaniała. I tu można jeszcze wiele rzeczy naprawdę wymieniać. Lecz gdy potem pada słowo ale, to ty już wiesz, że ta pierwsza część zdania nie ma już żadnego znaczenia. To tylko był wstęp, taka przygrywka. Dopiero teraz się zacznie, teraz pójdzie z grubej rury. Po ludzkim ale wiesz już, że wszystko, co wcześniej zostało powiedziane, nie ma znaczenia, bo liczy się to, co jest po tym ale. On jest taki, ona jest taka. Jak mógłbym ją kochać, jak mógłbym jego kochać, skoro on to robi, ona tam to robi. Zobaczcie, u człowieka po ale jest zazwyczaj lista roszczeń, lista zarzutów, wyrzutów, oczekiwań, warunków. U Boga jest odwrotnie. Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Wszyscy są jej pozbawieni. Wszyscy zasłużyli więc na śmierć. Wszyscy bez wyjątku zginą na wieki, ale, ale darem moim, darem Boga jest pojednanie, usprawiedliwienie, usynowienie, odpuszczenie, przebaczenie. Wszyscy powinniście zginąć, tak jak zginął świat w potopie, tak jak zniszczona została Sodoma i Gomora, tak jak zrzucone zostały z nieba swojej pychy. Trzy miasta, Horazyn, Bethsaida i Kafarnaum. Ale, ale Bóg mówi, ale, darem łaski mojej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I gdy Bóg mówi, ale, to przychodzi cud życia. Przychodzi cud uzdrowienia, cud pojednania, przychodzi niepohamowana, nie do powstrzymania rzeka miłości Agape. Gdy my mówimy, ale, to już wiadomo, że jest pozamiatane. Bo mamy do czynienia z całą listą rzeczy przeciwko komuś, rzeczy, których nie można znieść, nie możemy znieść, nie możemy tego tolerować, nie możemy na to patrzeć, nie jesteśmy w stanie, brzydzimy się tym. Ani chwili dłużej tego nie będę akceptował, akceptowała i wytrzymywał, wytrzymywała. Więc jak mówisz swoje ale, tak jak Bóg, czy tak jak człowiek? Wszystko zależy od tego, jaką miłością, Umiłowałeś, umiłowałaś. Kochałeś, kochałaś, kochasz bliźniego swego. Jaką miłością też kochasz swojego Boga? Miłość nie używa słowa za ile. Każda miłość, za którą trzeba coś dać, za którą, na którą trzeba zasłużyć, nie jest miłością Agapy. Każda miłość, która żąda zapłaty zanim da, jest jakby, wybaczcie, stwierdzenie, jest jakby prostytucją człowieka. Bo słowo łacińskie prostitute oznacza wystawić siebie na sprzedaż. Bóg nie wystawił siebie na sprzedaż. Nie dał nam cennika, gdy nas umiłował i to aż do śmierci krzyżowej, posyłając na tą śmierć syna. Ale on zapłacił za nas. Uiścił za nas dług, ten obciążający nas list dłużny zwracający się przeciwko nam, a były to wymagania prawa, zakonu, te nasze przestępstwa. On przybił do krzyża i powiedział w ten sposób ci teraz już nie musisz. Nie musisz płacić, nie musisz umierać za niewypełnienie swoich zobowiązań. Nie musisz się trapić z tego powodu, że nie dotrzymałeś warunków umowy. Nie musisz nawet już się starać, nie musisz, bo nie jesteś w stanie. A prawdę mówiąc, nigdy nie byłeś w stanie. Teraz wybierz życie. Wybierz miłość. Przyjmij łaskę mojej miłości, którą ja Ci daję za darmo. Jako niezasłużony mój dar dla Ciebie. Tak, nie zasłużyłeś. Ale daję. I to jest łaska. Nie zasłużyłeś grzeszniku na miłość, ale otwórz teraz swoje serce, a napełnił je moją miłością. Tak zrobił Pan. A czytamy o tym w Księdze Izajasza, 55 rozdział. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje Wasza dusza. A więc pomyślmy teraz dobrze. Pomyśl dobrze, czy chcesz żyć, czy pragniesz, aby dusza Twoja ożyła, wyzdrowiała. No to przyjdź do Jezusa, do źródła tej miłości i zacznij kochać miłością agapę, która będzie wzbierać w Twoim życiu. Taką miłością, jaką. Bóg Cię ukochał taką kochaj, taką miłością, która nie postawiła Ci żadnych warunków, żadnych żądań, żadnych poprzeczek i żadnych barier. Miłość Agape nie ma ceny, niczego nie żąda, niezasłużony dar, który został zesłany z nieba, by przemienić nasze życie, skierować je na drogę pokoju, na drogę zbawienia, drogę ku Bogu. Bóg jest miłością i jego miłość bliźniemu zła, to znaczy krzywdy nie wyrządza. To słowo zło, które wymienił apostoł Paweł, to zło, które wyrządza krzywdę z języka greckiego kakos. To jest nasze wnętrze, nasze wewnętrzne zepsucie z powodu grzechu. To jest pewnego rodzaju zgniłość w sercu, zatwardziałość serca, wewnętrzna gorzkość, zapieczałość, złośliwość. Złość, gniew, zacietrzewienie, nieprzejednanie, upór, zdrada i wszystko moglibyśmy skolekcjonować, co jeszcze Biblia mówi. Kakos to nie, jest, to nie jest coś, co zatruwa życie innym. Kakos to jest coś, co w pierwszej kolejności zatruwa moje wnętrze. A gdy wydostanie się na zewnątrz, to godzi w drugiego człowieka, rani go, niszczy go, depcze go. Nie liczy się z tym, co cudze, gardzi nim, poniewiera, czasem subtelnie, czasem perfidnie, czasem prostacko, pluje drugiemu w twarz. Jest jak płonący pocisk złego. Człowiek, wypełniony Bożą Miłością, nie może ugodzić tak człowieka, a nie może go tak zranić, bo jest w nim agapę, wzbierająca agapę, miłość. Człowiek taki nie może uczynić niczego przeciwko Bogu, bo, bo kocha Boga ponad wszystko, co mógłby pokochać człowiek. Gdy apostoł Paweł napisał w swoim liście o owocu Ducha Świętego, a są nim w pierwszej kolejności miłość i osiem pozostałych cech, to powiedział, konkludując, przeciwko takim nie ma zakonu. Zakon nie jest w stanie wysunąć swych oskarżeń przeciwko człowiekowi wypełnionemu miłością agape. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość Agape, napisał Paweł. A więc pójdźmy teraz do tego wersetu ósmego, który, który mówi: Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Czy nie dziwi was ten tekst? Czy nie wydaje wam się, że jedyną osobą zdolną wypełnić zakon to był Jezus? Jakże więc to możliwe? Że każdy, kto miłuje, może Go wypełnić. Zastanówmy się na chwilę też nad tym, czym jest zakon, albo jak inni mówią, czym jest prawo. Czasem ludzie na dziesięć przykazań mówią prawo. Czasami tak nazywane są tylko Księgi Mojżeszowe. Czasem mówimy tak na cały Stary Testament. Żydzi czasów Jezusa, apostołów i do dzisiaj nie nazywali Starego Testamentu Starym, bo oni nie mają nowego. To były dla nich te wszystkie święte księgi. Dla nich księgi od pierwszej Możeszowej do księgi Malachiasza to Tanach. Tanach to akronim w trzech części Biblii hebrajskiej: Tora Nevim Ketuwim, czyli prawo prorocy pisma. Współcześni Żydzi trzymają się także nauk ludzkich, bo mają Talmud, który jest komentarzem Tory. I mają Mishnę, która jest częścią Talmudu. Talmud i Mishna w pewnym sensie są takim katechizmem judaistycznej religii, podobnym do katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego. Podobnym sensie takim, że jest to tradycją nie mającą nic wspólnego z Bożym Słowem. Oba zbiory ksiąg powstały w czasie tzw. ciszy prorockiej, kiedy kończy ci się ostatnia strona Starego Testamentu, to zanim zacznie ci się pierwsza strona Nowego Testamentu. Zazwyczaj w Bibliach jest taka pusta kartka. Czasem się zastanawiałem, czy to przypadek, że ten tekst nie jest zbity jedno zaraz za drugim. Ta pustka kartka oznacza 400 lat milczenia Boga. Ale kiedy Bóg milczał 400 lat, religijni ludzie zawsze mieli coś do powiedzenia i napisania. Pan Jezus nie używał ani razu Talmudu, ani miszny. Nigdy nie odniósł się do tych ksiąg. A jeśli już nawiązywał do tradycji ludzkiej uczonych w piśmie, to ganił ich za to, że z powodu ludzkich nauk unieważniali słowo Boże. Wykrzywiali proste drogi Pana. Zakon to było prawo moralne, czyli tzw. dekalog, który obwieszczał Boże żądanie względem narodu Izraela i każdego człowieka, który chciałby jako przybysz mieszkać razem z nimi. Rozszerzeniem dekalogu. Nazwijmy je prawem ceremonialnym, było 613 przepisów, w tym 248 zakazów i 365 nakazów. Z całym mnóstwem regulacji dotyczących obrzędów, świąt, zwyczajów, ceremonii, dyscyplin, kar i bezlitosnych rozwiązań na wypadek świadomego przekraczania grzechu prawa lub nieświadomego. Dekalog mówił, co robić. To tak jak streszczenie w książce, ale nie będziesz znał treści książki, dopóki jej nie przeczytasz całej. Dekalog mówił, co robić, a przepisy mówiły szczegółowo, jak to wypełniać. W konkretnych okolicznościach życia, sytuacjach. Przeciętny Izraelita nie był w stanie znać tego wszystkiego, choć zaczynali edukację od szóstego roku życia, ale już taki nikodem, czy inny kapłan, z odpowiednim stażem faryzejskim. Owszem, oni znali to na pamięć, wyobrażacie sobie? Na pamięć? Tora, prorocy, pisma? Przechowywali cały tanach w sobie, całe słowo Boga nosili w swym wnętrzu. Lecz nawet arcykapłan, który składał ofiary za lud, musiał najpierw złożyć za siebie ofiarę, za swój grzech. Dlaczego? Dlatego, bo nie był w stanie wypełnić całego prawa. Nikt nie był w stanie. Do czasu, gdy pojawił się Jezus. Pan Jezus używał w wszystkich części Tanach. Aby nauczać, aby wykazywać, aby dawać przykłady. One mówiły o Bogu, o Jego królestwie, o Mesjaszu. Dawały poznanie tym, którzy gorliwie oczekiwali Mesjasza. Ewangelia mówiła, że wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Pewnego razu na drodze do Emaus. Pan Jezus szedł z uczniami, oni nie wiedzieli o tym. I On tam, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o Nim, to znaczy o Mesjaszu, było napisane we wszystkich pismach. Ewangelia Łukasza, 24, 27 wers. A potem, gdy się objawił wszystkim apostołom, wykładał im prorocze słowa, znaczenie Starego Testamentu, aby rozumieli sens ofiary, jaką złożył. I by rozumieli zwycięstwo, istotę zwycięstwa nad śmiercią i grzechem, w tym zmartwychwstaniu. 24 czwarty werset Ewangelii Łukasza mówi, potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w Zakonie Mojżesza i u proroków i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby rozumieli pisma i że jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętaniem dla, dla odpuszczenia grzechów. Zobaczcie, oni czytali pisma, ale czy tego wszystkiego nie rozumieli. Wielu z nich miało pisma wewnątrz siebie, przechowywali je w sobie, ale nie rozumieli, gdyż ich umysły były zamknięte. Duchowe prawdy wiary zostały przykryte martwą religią uczynków dodatkowo zrezygnowaniem i zniechęceniem z powodu okoliczności, których sobie nie wyobrażali. Nie pasowało im to do całej tej swojej martwej religii. Apostoł Paweł napisze, po wielu latach od tych wydarzeń, kiedy Jezus tłumaczył coś swoim uczniom, napisał, że ich umysły aż do dzisiaj otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, cytuję 2 II Koryntian 3, 14 wers, przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekro czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Zobacz, kiedy zostaje ta zasłona umysłu zdjęta? Kiedy. Ta zasłona pozostaje na tym sercu. Zasłona zostaje zdjęta, gdy ktoś zwraca się do Jezusa. Wyznaje, że On jest tym obiecanym dla mnie i zapowiadanym w pismach Mesjaszem, Panem i Zbawicielem, Synem Bożym, który przyszedł na ten świat dla mojego zbawienia. Wtedy zasłona zostaje zdjęta. Ta zasłona na sercu, a niektórzy mówią zasłona umysłu, to jest obraz dwóch rzeczy i to jest dość ważne żeby zrozumieć relację miłości Bożej do relacji prawa. Po pierwsze jest obrazem tej zasłony w świątyni w Jerozolimie. A była to długa na 15 metrów, fioletowo-purpurowa kotara, wzorzyście haftowana, jak podaje historyk Józef Flawiusz, tkana ręcznie na około 10 cm grubości, ściśle przytwierdzona na końcach Ścian hakami, oddzielająca miejsce najświętsze od miejsca świętego. Za tą zasłoną tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan po uprzednim szczegółowym przygotowaniu siebie i złożeniu za siebie ofiary za grzech. Rozmiar i grubość zasłony podkreśla jeszcze bardziej niewiarygodność wydarzeń. A miały one miejsce podczas śmierci Jezusa, gdy on zawołał donośnym głosem i oddał ducha, ta zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Ewangelia Mateusza 27, rozdział 50, werset o tym mówi. Od góry do dołu, jak zamek błyskawiczny, 10 cm grubości, szło na dół 15 metrów. W obecności kapłanów, w obecności ludu, nie zapominajmy, że to była Pascha. Ostatnie słowa Jezusa brzmiały, wykonało się, co tłumaczy się z greki, dług został Całkowicie spłacony, twój dług, bo Bóg powiedział swoje ale. Wiem, kim są, znam ich dobrze. Są całkowicie zdeprawowani. Nawet ich miłość ludzka jest tak zanieczyszczona, że nie ma dla nich ratunku. A sprawiedliwość ich jest jak splugawiona nierządem prostytutki szata. Cytuję proroka. Ale, ale ja za nich ofiarowuję życie, aby mieli żywot wieczny. Na te słowa z krzyża stało się coś bardzo wymownego w świątyni. Bez ingerencji człowieka, w obecności kapłanów, pielgrzymów, rozdarła się ona z góry do dołu. Bóg zakończył to, co stare, a rozpoczął to, co nowe. Stare przymierze kamiennych tablic bezpowrotnie już odeszło. Rozpoczęło się nowe przymierze, wypisanego prawa w sercu ludzkim. Jak to później określił bardzo wyraźnie apostoł Paweł, Drugim Koryntian, trzecim rozdziale, mówi: Jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym atramentem. Nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza nie litery, lecz ducha, bo litera zabija. Duch zaś ożywia. Jezus uzdolnił człowieka. Pójdziemy, wrócimy do tego i zastanowimy się, do czego On nas uzdolnił. Talmud Jerozolimski to jest esencja żydowskiej kultury i tradycji. I On podaje również informacje, mianowicie, że rozdarcie tej kotary w świątyni wywołało ogromne zamieszanie i szok wśród kapłanów. To tak, jakby chcieli nagle czyjąś nagość zasłonić. Kapłani zamiast doszukiwać się w tym zdarzeniu jakiegoś cudu, znaku z nieba, zamiast wertować pisma i przeglądać je, je tak długo, aż znajdą wyjaśnienie, to oni pośpiesznie zszyli rozerwane części zasłony i praktykowali nadal swoją religię, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Wielu jednak poszukiwało odpowiedzi. Dzieje apostolskie nam poświadczają, że wkrótce po śmierci i zmartwychwstaniu Pana wydarzyło się znowu coś, kolejne tąpnięcie w świątyni. Przyszedł Duch Święty. Dlaczego ktoś powie w świątyni? To tam 120 byli, modlili się w górnej izbie. Dzieje, szósty rozdział, siódmy werset. A słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A więc znaleźli odpowiedzi. Tam wydarzyło się w świątyni mnóstwo innych jeszcze ciekawych rzeczy. Nie mam na nie czasu, może przy innym kazaniu do nich powrócę. Jednak, mimo braków, zobaczcie w kadrach tak, braki kadrowe w świątyni, kontynuowano stary kult, aż do dnia, gdy świątynia, na której polegali i która była dla nich wszystkim, z całym ich religijnym systemem, na której Cała ta religia się trzymała jak na fundamencie. W 70 roku po Chrystusie świątynia została zburzona, tak jak on zapowiedział, że nie pozostał na niej kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono czy też nie rozebrano, i dosłownie Rzymianie rozebrali kamień po kamyczku tą świątynię. Rozdarcie się zasłony na dwoje chwili śmierci Jezusa obrazuje nam, symbolizuje ponad wszystko ważność Jego ofiary, skuteczność Jego ofiary. Przelanie Jego krwi jest wystarczające dla odkupienia naszych grzegu, grzechów. Wskazuje na to, że to miejsce najświętsze, niedostępne dla ludzi, teraz jest dla wszystkich ludzi. I to bez pośrednictwa jakiegokolwiek człowieka występującego w roli kapłana. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wers. O tym mówi. Apostoł Piotr nie bezpodstawnie więc nazywa wszystkich wierzących królewskim kapłaństwem. Pierwszy Piotra, drugi ozioł, dziewiąty werset. Wiecie, odkrywali to pojedynczy ludzi w historii. Niejaki Augusty, nazywany świętym Augustynem, uważał, że za kotarą, za tą zasłoną była Boża sprawiedliwość przez wiarę. A po tej stronie, gdzie byli ludzie, byli ta Boża sprawiedliwość oparta o uczynki. I kiedy Bóg zdecydował, że zerwana została ta kotara, że rozdwoiła się, to ta Boża sprawiedliwość przez wiarę wylała się na wszystkich ludzi. Chłop to zrozumiał w średniowieczu i do dzisiaj można to czytać. Ale kto za tym poszedł? Po drugie, zasłona umysłu oznacza, że oznacza też pewną niemoc i bezradność w zrozumieniu intencji i sensu dla jakiego Bóg obdarował człowieka prawem. Dla wielu ludzi prawo stało się sztuką dla sztuki, celem samym w sobie, literą, która nikomu życia nie da, środkiem do zbawienia, który nikogo jednak nie mógł do tego zbawienia przywieść, choć pełnił wszystko rzetelnie, regularnie, systematycznie, na przykład jak niejaki Saul, który był później apostołem Pawłem. A napisał o sobie, że prześcigał się w żarliwości, Prześcigał w żarliwości wielu rówieśników swego pokolenia. Galacjan, pierwszy rozdział, czternasty wers. Do Filipian, trzeci rozdział, szósty wers. Napisał, że co do sprawiedliwości opartej na zakonie był beznagany. Nic nie mogłeś znaleźć na niego, żadnego haka. Mimo tego nie osiągał celu. Ktoś więc słusznie może zapytać, no to jak bywali zbawieni starotestamentowi święci? Otóż byli tacy ludzie, kilkudziesięciu, może kilkuset, którzy za tą zasłoną, sercem i wiarą, zaczęli dostrzegać Boga miłującego i Boga sprawiedliwego przez wiarę. Przeczytajcie, jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, o bohaterach wiary, którzy ginęli z powodu Bożej obietnicy. Po co więc Bóg dał swojemu ludowi prawo? Prawo miało za zadanie objawiać człowiekowi jego grzeszność i ukazywać mu bezradność w zwycięstwie nad grzechem. Bo tylko na chwilę ofiara ze zwierząt uśmierzała gniew Boga. Dlatego ponownie Izraelici, będąc świadomymi swojej grzeszności, musieli składać swoje ofiary w kółko i w kółko i na nowo. Prawo miało za zadanie objawiać Mesjasza. W symbolice ofiar to mieli, świąt, obrzędów, rytuałów, zwyczajów, przepisów. Paweł napisał w do Kolosań, że to były cienie tej rzeczywistości, którą jest Chrystus. Prawo miało za zadanie prowadzić człowieka do odkrycia, że jedynym ratunkiem jest Mesjasz Chrystus, że nie ma w nikim innym zbawienia. Prawo więc jest nazwane było przewodnikiem do Chrystusa, aby każdy przez wiarę mógł być zbawiony. Prawo miało za zadanie utrzymać naród w świętości, to znaczy w oddzieleniu, wyróżnieniu od innych narodów, i aby przygotować go na przyjście Mesjasza, utrzymać go w czystości poprzez Boży Porządek w każdym aspekcie życia osobistego, rodzinnego, publicznego i poprzez kult jedynego Boga, Boga Jahwe, na przekór wszystkim narodom, które uprawiały politeizm. Gdy przyszedł Jezus, wypełnił słowo i zaoferował nowe przymierze w miejsce starego przymierza. Ludzie jednak wiecie, jak to ludzie kurczowo trzymali się starego i nadal to robią. Żydzi nigdy nie uznali Jezusa za mesjasza, prawda? A chrześcijaństwo poszło nową drogą w okresie średniowiecza. Początek był dobry, ale potem chrześcijaństwo wróciło do kapłaństwa według starego przymierza. Dodając do tego tylko osobę Jezusa, który stał się jakby bardziej relikwią, wizerunkiem, obrzędem, symbolem, ale już nie tylko i wyłącznie Panem i Zbawicielem, już nie tylko i wyłącznie drogą, prawdą i życiem. Chociaż Bóg to, co stare, dosłownie im rozdarł i rozwalił. A Żydzi są gotowi wszystko zbudować na nowo. Ludzie religijni w ogóle tak mają. Zauważ, co stanie się, jak komuś zdejmiesz obrazek ze ściany. Komuś powiesz, że nie, Różaniec to nie, albo jakieś inne takie fetysze mu dotkniesz. Są w stanie za to umrzeć, odbudować, mieć to znowu. Rozwal im posążek, zrobią pięć nowych. Trzymają się starego w postaci sakramentów, zwyczajów, starych tradycji. Zarówno Żydzi, jak i katolicy tak robią. Opierają się na systemie religii własnych uczynków. Mówią łaska, 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 a ich życie pokazuje uczynki, uczynki, uczynki. Nie brakuje też chrześcijan, którzy zaczynają od wiary, ale wracają do judaizowania. Dają tym samym świadectwo, że Chrystus nie jest dla nich pełnią, że potrzebują jakiegoś dopełniacza, ozdobnika. Próbują uzupełnić swoje życie chrześcijańskie czymś starym. Wyciągają ze starego kufra, ze starej szafy ciuchy arona. Czasem Chrystus jest tylko ozdobnikiem starej religii. Zobaczcie, co robią. Jezus o tym mówił. Do starego bukłaku wlewają młode wino, jedno i drugie zniszczone, bez pożytku. Do starej szaty przyszywają łatem z nowego sukna, i rozdarcie staje się większe, tak mówił Jezus. Mamy więc nieskuteczną religię. W rękach ślepo wpatrzonych ludzi. I dosłownie powiem to tak, kap kastę kapłanów, którzy pilnują, aby nikt się nie wyłamał i nie poszedł nowym, nową drogą, zostawiając za sobą bezpowrotnie to, co Bóg rozdarł i rozwalił. Co możemy zrobić? Tylko modlić się o działanie Ducha Świętego wobec każdej osoby, która doświadcza tej zasłony na sercu, zasłony na umysł. I przez to nie widzi Chrystusa w tym wszystkim. Że Bóg z tym skończył raz na zawsze. I nie ma innego imienia. I nie ma takiego imienia danego ludziom, ani również danego systemu religijnego, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Dzieje czwarty rozdział 12 werset do tym mówi. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Ale co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla Ciebie? Pan Jezus powiedział Mateusz 5, rozdział, 17 werset. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Prawo można było wypełnić tylko przez doskonałość moralną i rytualną. Czyli podporządkowanie się absolutnie wszystkim literalnym zapisom zakonu. I wypełnienie tego. Każdego dnia na nowo. Jakub w swoim liście Nowy Testament powiada, że kto uchybiłby w jednym przykazaniu, staje się winnym przekroczenia wszystkich przykazań. To jest drugi rozdział, dziesiąty werset. Innymi słowy mówiąc, jeżeli na tym, co sam robisz dla Boga, opierasz swoją relację z Bogiem, musisz stać się absolutnie doskonały we wszystkim, aby liczyć na Bożą przychylność i osiągnięcie tą drogą zbawienia. Jeśli wracasz do prawa, a Jezus jest w tym jako taka przystawka, czy doszyta łatka, to nic Ci on nie pomoże. Tak napisał ten apostoł Paweł do Galacjan, 5 rozdział, drugi wers. Chrystus wam nic nie pomoże, napisał. Możesz go wymieniać, ile chcesz. Możesz mantrę zrobić z imienia Jezus. Nie pomoże. Takiego człowieka, który zwraca się do wypełnienia prawa jako podstawy podobania się Bogu i podstawy uzyskania zbawienia, Paweł apostoł nazwał odłączonym od Chrystusa. Nie podoba się nam to? Proszę, petycję do Apostola Pawła. Przenosząc to na grunt współczesnej religii. Jeśli więc uchybiasz w jednym i tylko z tego powodu potrzebujesz na przykład konfesjonału, jesteś przestępcą całego Bożego prawa. I chociaż ktoś wygłasza nad tobą formułkę, która mówi o rzekomym odpuszczeniu, to dobrze wiesz, że zaraz wrócisz do punktu wyjścia. Mają tak ludzie? Mają tak. Religijni ludzie tak mają. Bo nie masz żadnej mocy, aby panować nad grzechem. A to raczej grzech definiuje twoje życie. A więc jesteś w starej skorupie, w starej formie, żyjesz w starej religii. Od ofiary do ofiary. Gdy zaś Jezus odpuszcza grzech, wówczas daje ci wieczne przebaczenie, trwałe odpuszczenie. Daje ci zbawienie na wieki wieków, wieczne zbawienie, życie wieczne tak ono jest nazwane. Daje ci prawo do bycia dzieckiem Boga i tego prawa ci nie odbiera. Daje ci moc do pokonywania grzechu. Paweł napisał, albowiem grzech nad wami panował już nie będzie, gdyż nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Rzymian, 6, rozdział, 14 wers. Zobaczcie, Bóg nie ma żadnej wagi, szalki jakiejś i nie waży dobrych i złych uczynków. Jeśli te pierwsze przeważą te drugie, no to można liczyć na przychylność nieba. Nic z tego. To jest wymyślona w średniowieczu nauka katolicka, służąca tylko jednemu celowi aby zniewolić i skupić wszystkich wokół sakramentów i odpustów. Takiej odświeżonej, pod nowymi hasłami i nazwami, starej religii, Starego Przymierza, która koncentruje ludzi na świątyni jerozolimskiej, teraz na czymś innym. Oczywiście z doszytą łatą pod hasłem: wszystko dla Jezusa. Ale to nie jest ten Jezus, to jest inny Jezus inna Ewangelia. Bez Jezusa, takiego jak o mówi Biblia, człowiek jest nadal w Starym Przymierzu. Nadal tkwi w swoich grzechach, w swoich mantrach, wydeptuje te same ścieżki i skutków tego nie widać. Nadal nie jesteś doskonały, jak Bóg jest doskonały. Nadal Boże Słowo orzeka twoją winę, mówiąc nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Karą za grzech więc śmierć jest. I tutaj przychodzi do człowieka to Boże Ale. Ale ja za nich umarłem, i ja daję im życie wieczne. Ja bardzo ich umiłowałem, tak bardzo, że posłałem swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. I to jest pytanie dla każdego człowieka: czy przyjmiesz go? Czy przyjmiesz taką Bożą Ewangelię? Czy tylko dorzucisz ją do, to, do swoich własnych przekonań? Jak dodatkową półkę na książkę, jak dodatkową książkę na półce z Twoimi książkami. Przyszedł syn człowieka, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł na Ziemię doskonały człowiek w podobieństwie grzesznego ciała, z pochodzenia, boży syn. Ten, który wykupił człowieka na własność. Wykupił też z martwej religii, z zaklętego kręgu niemocy, bezsilności, składania w kółko tych samych ofiar, które nikogo nie mogły. Przywieźć do doskonałości, jak mówili do Hebrajczyków. Nie mogły uwolnić więc od konsekwencji grzechu, od tego stanu, uczynić go innym. Ale Jezus wypełnił zakon. I zobaczcie, przeczytam teraz bardzo szybko to z listu do Hebrajczyków. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i usiadł po prawicy bożej. Dziesiąty rozdział Hebrajczyków listu, drugi werset. A teraz siódmy rozdział, dwudziesty siódmy werset. Nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Kolejny werset, 9 dwunasty werset. Dziewiąty rozdział, dwunasty werset. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I kolejny, Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, dziesiąty werset mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Rozbrzmiewa to mocno. Raz na zawsze, raz na zawsze, wszędzie raz na zawsze, raz na zawsze ofiarowany. To jest poselstwo ofiary krzyża. Nie ma potrzeby już składania ofiary. Nie ma potrzeby, aby w procesie na przykład mszy tej bezkrwawej ofiary, gdzie Jezus na nowo umiera każdej niedzieli, nie ma Powodu, żeby to czynić. Każdy udział w mszy człowieka jest osobistym jego świadectwem jako uczestnika, że ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie jest nieskuteczna w jego życiu, gdyż nie uznaje jej wystarczalności tego raz na zawsze. A skoro jest dla mnie nieskuteczna, jestem nadal zgubiony w swoich grzechach. Zobaczcie, tak to działa. Pan Jezus na temat Eucharystii. Oczywiście łacińskie słowo albo greckie Eucharistos na temat tego powiedział, on nie powiedział na temat tego medytuj nad tym. Wpatruj się w to, klęknij przed tym, nie powiedział adoruj to. A co powiedział? Będziemy to czynić za chwilę. Bierzcie i jedzcie. A o kielichu, obrazie swojej przelanej krwi, powiedział pijcie z niego wszyscy. Masz więc wziąć i jeść. Wziąć i pić. Po co? Czy Jezus na nowo, za chwilę, będzie bezkrwawo umierał tutaj? Wcale nie. Czyńcie to na pamiątkę moją, dla upamiętnienia. A więc czyń, abyś pamiętał, abyś nie zapomniał, abyś z tej prostej drogi wiary nie szedł na drogę religii martwych uczynków. Apostoł Paweł pisze: Zwiastujcie w ten sposób, samego Chrystusa, aż przyjdzie. W Chrystusie już nie musisz w niewoli starej religii odtwarzać nieskutecznej, mszalnej ofiary, która niczym ci nie pomoże. Poza daniem ci może satysfakcji w postaci takiej, idźcie, ofiara spełniona. I co tydzień to samo. A wypełnił to Jezus, ofiarowując siebie w miłości za nas i dla nas. Wypełnił cały zakon, prawo i wszystkie wymagania. Przed świętem Paschy Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ewangelia Jana 13, pierwszy werset. By poddać się takiemu poniżeniu, takiej pogardzie, ubiczowaniu, takim torturom i by pójść dobrowolnie na krzyż, potrzebna była bezgraniczna, bezwarunkowa miłość Agapy. Nikt bez tej miłości nie przyjąłby na siebie tego poświęcenia, a Jezus to zrobił dla mnie, dla ciebie. Że jak to napisał apostoł Paweł, ta miłość, którą, którą przyjęliśmy, sprawiła, że staliśmy się dłużnikami wszystkich ludzi. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Mamy płacić wszystkie swoje należności, rachunki, zaciągnięte pożyczki, długi. Nie zalegać z tym. Jedynym długiem, z którym zalegamy na zawsze, jest zobowiązanie miłości. Człowiek, który miłuje bliźniego miłością Agapę, wypełnił zakon i nie jest w Bożych oczach już przestępcą, ale ma to świadectwo w sobie obecności Jezusa, który go pierwszy umiłował, bez stawiania mu jakichkolwiek warunków. Bez Chrystusa nie jesteś w stanie sprostać temu, czego oczekuje od ciebie Bóg. Lecz w Chrystusie, Działasz pod przykryciem Jego przemieniającej krwi. I masz do dyspozycji miłość wylaną w ciebie, w tobie przez ducha, działającą w tobie. Miłość Boga, zdolność. Nasza zdolność, skąd jest? Mówiłem, że wrócimy tego. Nie z nas, ale od Niego. To jest zdolność miłowania Boga i bliźniego, dzięki czemu wypełniasz całe prawo. I na koniec zobaczmy, jak to działa. Marka 12, rozdział 29, werset. Jezus powiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan Jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz, i rzekł do niego uczony w piśmie. Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz niego, i że miłować z całego serca i z całej myśli, z całej duszy, a niego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego, i nikt nie śmiał go już więcej pytać. Cofnijmy się w czasie. Pierwsza tablica. Mojżesz przyszedł z dwoma tablicami, prawa, dekalogu. Pierwsza tablica przykazań dotyczyła relacji człowieka z Bogiem. To są cztery przykazania. To jedno utracone największe fałszerstwo religijne. I druga tablica regulowała relacje człowieka z drugim człowiekiem. Sześć kolejnych przykazań. Pierwsza część pierwszej tablicy. Mówiła o tym, że Bóg jest jeden, nie będziesz miał innego Boga, innych bogów oprócz tego jedynego. Ja jestem tym Bogiem, który cię wyprowadził z niewoli. Nie będziesz sobie niczego więc rzeźbiła, niczego tworzył, by w ten sposób oddawać mu cześć. Bóg Twój jest innego rodzaju Bogiem niż te bóstwa pogan. Nie będziesz się kłaniał wytworom sztuki i dziełom rąk rzemieślnika. To jest to fałszerstwo, wyrzucone przykazanie. Bo to nie jest Twój Bóg. Nie oddawaj ci dziełu ludzkiemu. Żadnym bóstwom nie będziesz oddawał ci oprócz mnie. I pamiętaj, jestem zazdrosnym Bogiem. Nie przepuszczę ci tego. A jeśli twoje dzieci pójdą na twoim przykładem, i twoim dzieciom tego nie przepuszczę. Nie będziesz też używał sobie lekko mojego imienia, tak na prawo, na lewo. Szastał sobie moim imieniem, przysięgał na mojej świętości. Wiedz, że tego pan nie pozostawi bez kary, gdy nadużywasz imienia pańskiego. Bo wtedy zamiast czynić je wielkim i świętym, czynisz je pospolitym, zwyczajnym. Daję ci też dzień, w którym oddzielisz się od wszystkich Twoich spraw i oddasz mi siebie na wyłączność, abym mógł razem z Tobą odpocząć, abyś Ty odpoczął jak ja odpocząłem po dziełach swoich. Będziesz wtedy rozmyślał o mnie, o moim słowie, nie o swoich sprawach, nie o swoich biznesach, nie o swoich przyjemnościach, nie o swoich podróżach, czy tam. Cokolwiek sobie wstawicie. A potem była ta druga tablica. Najpierw Bóg kieruje nasze oczy na naszych rodziców, czci ojca swego i matkę swoją. Nie ma tutaj takiego człowieka, który nie miałby swoich rodziców, prawda? W tym sensie, że oni dali początek naszemu życiu. Byli przy tym. Bóg widzi świętość rodziców, bo oni są dawcami życia, które on sam tchnął. Skoro ci rodzice są dawcami życia, prawo mówi: Będziesz ich szanował, uczcisz ich ze względu na to, bo bez tego nie pociągnie daleko rodzaj ludzki. Pomyśl, jakby, by dzieci masowo odwracały się od swoich rodziców, haniebnie, masowo postępowały z nimi. Rodzice wpadliby wkrótce na prosty pomysł: zaniechaliby wzbudzania nowego życia, nowego pokolenia. A po co nam te problemy? My mamy już teraz przysłowie małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem, a jeszcze żeby to się na nas skupiało? Tak mogą kończyć się naród za narodem. Myślę, że dzisiaj możemy to nazwać niżem demograficznym. jak chcemy, i znaleźć 500 innych powodów. Bóg miał taki powód. Gdy nie będziesz czcił rodziców, nie będzie ci się powodziło, nie licz na długie życie, bo to mądrość i dorobek poprzedniego pokolenia buduje po kolejne pokolenie. To ich pokolenie tworzy Twoje możliwości i okoliczności do rozwoju. Oczywiście, grzech jednego pokolenia wszystko rujnuje, i człowiek zaczyna jakby z kolan. Historia kołem się toczy, wszystko zwraca się człowiekowi z nawiązką. Zatem czci ojca i matkę, bo kiedy, kiedyś ty sam zostaniesz uczczony tak, jak tego pragniesz, i zobaczysz w tym wielkie błogosławieństwo, które do ciebie wróciło. Cześć oznacza respekt, szacunek, troskę, miłość. Posłuszeństwo będziesz to wszystko im wyświadczał za wyjątkiem tego co należy się Bogu. Rodzice dali życie. Teraz to życie istnieje, jest święte. Jest tchnieniem Bożym. Stał się człowiek istotą żyjącą. Ja daję to życie i ja je odbieram. Nikt inny dlatego nie ośmielisz się zabrać tego życia. Nie ośmielisz się skrócić tego życia na własne życzenie albo na życzenie kogokolwiek. Nie eutanazja. Nic takiego. Nie będziesz, nie będzie bez prawa, którego ci nie dałem, nie będziesz bez prawa, którego ci nie dałem, odbierał komukolwiek życia, głosiły przykazania, bo życie jest święte. A życie, którego nie zabijesz, nie będziesz na nie patrzył z pożądaniem, by to życie wykorzystać, okraść, ograbić, zniszczyć, zdeptać kłamstwami. Każde życie to jest moje stworzenie, więc nie patrz na nie tak jak na rzecz jakąś, ale na na to, że ja stoję za tym. Kolejne, nie pożądaj, nie patrz porządliwie na kobietę, która nie jest twoją żoną na dodatek, bo to, to jest patrzenie na życie i na małżeństwo, jak gdyby to była kolejny raz jakaś rzecz bez żadnej wartości. Jak gdybym nie stał za tym, jak gdyby to nie było przymierze, które ja dałem, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozdziela. Kiedy już tego życia nie zabijesz, nie zdepczesz, ale je uszanujesz, nie będziesz pożądał, by skończyć. To teraz to życie, które się rozwija, na które patrzysz. Zobacz, posiada ono dorobek. Jakiś dorobek posiada to życie. Spracowane życie, obciążone życie. To jest dorobek, który ja pobłogosławiłem. Powstrzymasz więc swoją rękę, aby grzebać w cudzej kieszeni. Nie będziesz zazdrościł nikomu jego dorobku, ani czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Nie pożądaj, ja Pan za tym stoję. Nie ośmiel się też mówić o życiu, które ja wzbudziłem i w którym jest moje tchnienie fałszywego świadectwa. Dlatego będziesz brzydził się kłamstwami, plotkami, oszczerstwami, niszczącymi czyje życie słowami, by je zdeptać, by swoje mieć życie bardziej wyeksponowanym. Nie będziesz pożądał, grabił, zabierał bezprawnie, oszukiwał bliźniego w czymkolwiek. Będziesz we wszystkim postępował jak święty człowiek. Będziesz tak postępował z bliźnim, jak życzyłbyś sobie, żeby on postępował wobec ciebie z nadzwyczajnym poszanowaniem Twojego życia, poszanowaniem Twojego małżeństwa, poszanowaniem Twojej rodziny, poszanowaniem Twojego dorobku życia i wszystkiego, co do ciebie należy. Popatrzcie, to jest parafraza, to jest dekalog. Lecz Jezus streścił te przykazania w dwa o bezwarunkowej, bezinteresownej, pełnej oddania i poświęcenia miłości, agape względem Boga i Bliźniego. I powiedział: Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Mateusz 22, dział 40, wers. Wszystkie przepisy streszczają się w tych przykazaniach miłości. To jest nowe przymierze. Stare odeszło. Rozdarte, rozwalone. Koniec. Wypełnieniem zakonu jest w Chrystusie ta miłość. To nie jest pocieszanie się tym, że Jezus coś zrobił za mnie, ja już nic nie muszę. Tak, On wypełnił zakon bezgraniczną miłością, doskonałym poświęceniem, ofiarą, niepowtarzalną, raz na zawsze skuteczną. Ale my naśladowcami Jezusa jesteśmy. Świat głosi, jakby miłość i szczęście były Bogiem. Znacie takie hasła? Mnóstwo tego jest. Lecz my wierzymy, że Bóg jest miłością, a naszym szczęściem jest być blisko Boga. To jakby trochę odwrotnie. Ale tak mówimy, nie możemy inaczej, bo tak wierzymy, tak mówi Biblia i Amen. On wypełnił swą miłością zakon. I jeszcze jedna rzecz: na określenie tego wypełnienia apostoł Paweł użył słowa pleroma. Było ono też w potocznym obiegu, pleroma. To był taki dokument, który wydawano statkom w porcie, gdy były załadowane już towarem, zapełnione, zapasy wody i żywności uzupełnione, wyszkolona załoga na pokładzie, ożaglowani i olinowane sprawdzone i gotowość do rejsu. Wtedy port wystawiał dokument z pieczęcią zezwalającą na wypłynięcie. Pleroma, wypełnienie, pełnia, pełne uzupełnienie, obfitość, pełny zakres, całkowita suma, maksimum, coś kompletnego. I potem apostoł Paweł, używając tego samego słowa, mówi do kolosan: macie pełnię w nim. Macie w Chrystusie pełnię, już niczego więcej nie potrzebujecie. To On stał się Waszym zakonem. Teraz obowiązuje Was ta sama zasada, miłości, w której streszcza się całe prawo. Jezus jest moim prawem. Jezus jest moim odpocznieniem, moim sabatem. Jezus moim życiem, miłością mojego życia, dlatego ja miłuję, bo nie mogę inaczej. Ale Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony, usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Rzymian 10,4. Teraz już nie jestem przestępcą ściganym przez prawo. Nie musisz przychodzić do świątyni, by składać kolejny raz ofiarę za ofiarą, za swój grzech. Ale możesz powołać się przez wiarę na ofiarę Chrystusa, który złożył, oddał swoje życie na Golgocie. Sam Bóg daje ci prawo, bo jesteś dzieckiem bożym i zmierzasz tam, gdzie powinieneś. On ci jest ubieganiem za grzechy również świata. Lecz świat musi najpierw odpowiedzieć na tą miłość. Wiarą, nie religią. Jeśli trwasz w grzechu albo w martwej religii, jakże możesz o sobie myśleć, jestem chrześcijaninem, chrześcijanką. Trwaniem w grzechu ponownie krzyżujesz Syna Bożego. Ponownie przelewasz Jego krew. Ponownie wystawiasz Go na urągowisko. Ponownie na cierpienia i pogardę. Trwając w swojej martwej religii, mówimy Bogu, że Jezusa nie musiał tak naprawdę posyłać. Nie musiał on umierać, bo przecież my mamy religię. My poradzilibyśmy sobie. Więc niech każdy odwróci się od grzechu, porzuci martwe przepisy i obrzędy religii i przyjmie miłość Agapę. Przyjdź do Jezusa, aby On wypełnił Cię miłością po brzegi, aby te wody, rzeki życia zaczęły wpływać i zaczęły tak naprawdę też wypływać. Bo jeśli na rzece jest jakiś zator, to problem nie jest z rzeką, ale zazwyczaj z tym, że coś się w nas zmieniło. Bo miłość żadnej krzywdy, to znaczy żadnego rodzaju zła, bliźniemu nie wyrządza. Jest wypełnieniem Bożego prawa. Zatem żyj, po prostu z Jezusem żyj, zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzaj Mu. Stale przy nim bądź. Miłość do ludzi, czerp z niego dobrocią Bożą, łagodź wszelki ból i każde zranienie. Czy to nie jest piękna Ewangelia? No to żyjmy tak. Amen.